Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać Cię na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj moje sprawozdanie osobiste z naszego dzisiejszego 93. Rytuału dla Matki Ziemi, pełni księżyca, zimnego księżyca, 30 grudnia 2020 roku. Spotkanie bardzo spontaniczne, jak każde z moich sprawozdań, które nagrywam e, od razu po... Rytuale, aby wszystko było na bieżąco i aby przekazać Ci wszystko to, co ważne. Naturalnie, jesteśmy teraz w czasie dwunastu magicznych nocy, i to jest wyjątkowy czas. To jest czas ogromnych wyzwań, czyli czas tak zwanego wielkiego polowania, gdzie wszystkie zabłąkane tutaj na ziemi dusze i czas wielkiej szansy i dlatego prowadzę was w tym roku po raz pierwszy przez te 12 magicznych nocy dzisiaj dokładnie no mniej więcej za półtorej godziny rozpoczyna się siódma magiczna noc siódma, sama symbolika ogromna tajemnica, mistyka, klucz i tematem jest głos duszy Dokładnie jutro, również w czwartek, mamy nie tylko tą siódmą magiczną noc i siódmy magiczny dzień, ale mamy również naszą 141 ceremonię, gdzie tematem jest właśnie to: jak odnaleźć powołanie, jak odnaleźć sens życia, zrozumieć ten sens Twojego życia tutaj na Ziemi w tym momencie. I co pomoże Ci zawsze sprawdzić, czy jesteś na właściwej drodze, czy też już idziesz taką ślepą uliczką, która gdzieś prowadzi do ciemnego zaułka? Bardzo ważne spotkanie, jedno z najważniejszych. Nasz dzisiejszy rytuał dla Matki Ziemi. Po pierwsze, o mało się nie spóźniłam, ze względu na to, że również ja wykonuję wszystkie zadania, które wam przedstawiam w moich audio, na czas 12 magicznych nocy. I jeszcze byłam w czasie dokładnie, gdy spalałam moje życzenie, tej szóstej nocy. I w tym momencie, gdy spalałam to życzenie, księżyc wyłonił się z lasu i wtedy wysłałam do wszechświata. Takie drugie życzenie mojego serca, które częściowo jest również związane z moim pierwszym życzeniem, które właśnie spalałam. I to drugie życzenie było związane z tą wolnością aby każdy człowiek na Ziemi, każda istota była wolna, również wolna od tego wszystkiego, co mamy teraz dookoła nas. Czyli to ograniczenie praw i, i to wszystko, co wiąże się z działaniami istotnym roku w ostatnim czasie, aby to zostało rozbite, zniszczone. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, że jest godzina 22 czasu polskiego, czyli 21 mojego czasu. Skończyłam spalanie życzenia. I szybciutko wyszłam do mojego gabinetu, aby sprawdzić, która jest godzina, i dokładnie to był moment, gdzie już rozpoczęliście rytuał dla Matki Ziemi, a ja byłam odrobinkę spóźniona, znaczy spóźniona i niespóźniona spóźniona na właściwą ceremonię, czyli od stworzenia magicznego kręgu i tak dalej, ale już wcześniej wysłałam to chyba. Najważniejsze dla każdego z nas, każdego mieszkańca Ziemi, życzenie do wszechświata. I tutaj podkreślam to, że chodzi o wolność nie tylko ludzi, ale również wolność tych wszystkich zwierząt zamkniętych w masowych hodowlach i tego wszystkiego, co tutaj się dzieje w tym momencie tego przymusu w tej czy w tej dziedzinie. No i gdy zobaczyłam, która jest godzina, to od razu biegiem pobiegłam na mój śnieżno-biały śnieżno taras, tylko powiedziałam do mojego ukochanego, który no w tym momencie jest zajęty pieczeniem chleba w piecu takim, gdzie pali się drewnem i powiedziałam mu, proszę nie przeszkadzaj mi, bo już jest czas rytuału. Tylko tyle i pobiegłam na, na taras. Gdy byłam na moim tarasie, przez cały dzień towarzyszy mi dzisiaj mój e, czarny, e, mały kocurek, czyli Willy Junior. Przez cały dzień. Po prostu i e, jest już nie do zniesienia, nazwijmy to tak, ponieważ e, cały czas chodzi, cały czas miał. Czy ja wiem, że on widzi tutaj różne rzeczy, które w tym momencie są na ziemi, jednak cały czas jest. E, pod stopami, i trzeba mieć oczy dookoła głowy, nazwijmy to tak, aby nie przepaść przez niego, aby, aby po prostu cały czas widzieć, gdzie, gdzie stawiamy kroki. Ale w tym momencie zniknął. Całkowicie zniknął. Gdy stanęła na moim śnieżno białym tarasie, nie wiem czym się zajął, że akurat w tej chwili go nie było. Jeszcze może wrócimy do tego czasu wielkiego polowania. Czyli tych negatywnych energii, dzisiejszy dzień był pełen takich energii. W moim życiu mnóstwo bardzo trudnych y, sytuacji, o których mi pisaliście, mówiliście, to wszystko miało miejsce i bardzo dużo rzeczy takich również z takiego o, najbliższego otoczenia. I był to taki dzień, w którym cały czas musiałam prowadzić walkę, walkę z tymi energiami, usuwać je, oczyszczać od samego rana. Wszystkie psy. Tak szczekały, ujadały, wyły. Już zaczęło się w nocy. W nocy obudziłam się dwa razy. Księżyc był w pełni, bo dzisiaj była pełnia o czwartej rano, prawda? Około czwartej rano polskiego czasu. I w tym momencie u nas, no. Gdy się obudziłam, to księżyc był jeszcze na samym środku nieboskłonu. Później, drugi raz, gdy się obudziłam, był już nad oceanem, w takiej złotej poświecie. Niesamowicie piękny. A dzisiaj, w czasie rytuału dla Matki Ziemi, zaczęło się, że był za chmurami. A gdy skończyłam rytuał dla Matki Ziemi, i w tym momencie jest w całej okazałości, i ma taką piękną aureolę. Wszystkich kolorów tęczy. To wygląda przepięknie. Jeżeli znasz zjawisko Brokenu, czyli to zjawisko, które występuje, które swoją nazwę ma od, gór, od góry Broken w masywie Harz w Niemczech, tej magicznej góry Broken, ale to zjawisko występuje również w Tatrach, występuje w różnych miejscach, również tutaj na mitycznej Atlantycie. To tak mniej więcej dzisiaj ten księżyc wygląda. I gdy rozpoczęłam rytuał na moim tarasie, zazwyczaj czekają na mnie już wojownicy światła, strażnicy światła. Dziś na rytuale nie było żadnego z wojowników, nie było żadnego z pracowników światła. Byliście wszyscy bardzo zajęci, bardzo, ale o tym za chwilę. Na tarasie czekali na mnie bogowie. Bogowie, co rozumiem pod, pod tym słowem bogowie, są to istoty wyższe niż my ludzie, nie chodzi tutaj o Boga Najwyższego, którego znamy jako źródło, najwyższe źródło, czyli są to istoty wyższe niż my ludzie, zupełnie inne niż na przykład archaniołowie. I niektórzy z tych bogów, których wyznawali nasi przodkowie, na przykład Słowianie, Germanie, Celtowie, bogów egipskich, bogów z Indii, bogów z Chin, od pewnego czasu wspierają nas w całym procesie walki o ziemię które tak mogę nazwać i muszę teraz kontrolować moje emocje, żeby, żeby mi nie popłynęły łzy, bo ten rytuał był inny niż wszystkie, zupełnie inny. Zaczęło się od tego, że przywitałam się z bogami, pokłoniłam się jako Maria Bukardi w ciele i dusza, Mara i Maren, Naturalnie wcześniej stworzyła magiczny krąg, ale to już pomijam, bo jestem pewna, że już słuchasz moich sprawozdań od wielu, wielu lat i wiesz, że, że pewne rzeczy w ceremoniach i w rytuałach zawsze są takie same czy podobne w moich ceremoniach, w moich rytuałach. I gdy powstałam ponownie, to przede mną był w całej okazałości tak olbrzymi jak jeszcze nigdy wcześniej. Biały jeleń ze światła, z tą gwiazdą takiego złotego światła, którą często na obrazach przedstawia się jako krzyż ze złotego światła wśród poroża. I gdy zobaczyłam tą istotę, to poczułam coś niesamowitego, bo, bo wiem, że ta istota pojawia się bardzo rzadko bardzo. Jeszcze rzadziej niż. Jednorożce, jeszcze rzadziej niż, niż Pegas, bardzo rzadko. I zapytałam w myślach, gdzie chce mnie poprowadzić, co chce mi pokazać. I nagle ruszyliśmy, w tak jakby wejść pomiędzy skały. Ja szłam za nim, i w tym momencie, w przeciągu kilku mili, mili, mili sekundy. Znalazłam się na Radzie Galaktycznej. Na Radzie Galaktycznej w ostatnim czasie byłam już kilka razy. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, to jest również niesamowita odpowiedzialność, aby tam szukać pomocy dla Ziemi. I dzisiaj, gdy stanęłam przed Radą Galaktyczną, było inaczej niż zwykle. niż wcześniej. Stawałam już wiele razy przed Radą Galaktyczną, przedstawiałam, kim jestem, przedstawiałam, po co przychodzę. I jeszcze kilka miesięcy temu um, Rada słuchała mnie uważnie i otrzymaliśmy ogromną pomoc tutaj z różnych innych planet, z innych przestrzeni na Ziemię. Otrzymaliśmy również w cudzysłowie wojsko, wojowników światła tutaj na Ziemię. A tym razem Rada Galaktyczna była czymś niesamowicie poruszona i niesamowicie zajęta. I tak ułamkiem sekundy, nazwijmy to tak, otrzymałam ich uwagę. Przedstawiłam się, że jestem Mario Bocardi, Mara i Maren, przychodzę z Ziemi w tym momencie. I w imieniu wszystkich ziemian, istot na Ziemi, proszę o pomoc, proszę o wsparcie w aktualnej sytuacji na Ziemi. I tutaj nie mam na myśli tylko różowego słonia, bo różowy słoń jest tylko jedną z metod działania mroku, działania istot demonicznych, które chcą Ziemię całkowicie zniewolić przemienić w swoje królestwo. I rada galaktyczna tak tylko taki ułamek sekundy poświęciła na to, aby mnie wysłuchać. I ponownie m, zaczęła się taka dyskusja pomiędzy przedstawicielami poszczególnych gwiazdozbiorów, poszczególnych poszczególnych planet. I ja nagle znalazłam się ponownie na moim śnieżno-białym tak, tarasie, jakby mnie po prostu wyrzucono, o, nazwijmy to tak, znowu z powrotem. I nagle na moim tarasie było całkowicie ciemno i stał tylko mój przewodnik. Mój przewodnik, który zdecydował się wspierać mnie tutaj, w tej drodze, w tym wolontariacie na ziemi, w tej inkarnacji, która jest moją ostatnią inkarnacją na ziemi. I Uchwycił mnie za rękę, jeszcze nigdy wcześniej nie poczułam tak silnego energetycznego uś ucisku, uścisku na moje ręce, na moje ręce biorącej. I zabrał mnie do takiego miejsca we wszechświecie, które już dobrze znam, i powiedział mi, że mam patrzeć. Powiedział: to nie jest na takiej zasadzie, że rozmowy człowiek z człowiekiem, to jest na zasadzie komunikacji takiej bez, bez, bez materii. I wtedy popatrzyłam i widziałam coś niesamowitego, coś, co mnie ogromnie poruszyło, a mianowicie, że ta czarna energia, która zniszczyła już wiele planet. Um, jest nie tylko na Ziemi, ale w ostatnim czasie rozprzestrzeniła się na inne planety. Te planety gasły, te gwiazdy gasły. To były dokładnie te same istoty, które, z którymi walczymy tutaj na Ziemi. Czyli którym stawiamy czoła już od wielu wielu setek lat, ale gdzie teraz ta walka o Ziemię, tak jak już mówiłam w jednym z moich nagrań, jest na najwyższym poziomie. Jesteśmy wszyscy bardzo już wymęczeni, jesteśmy wszyscy już u kresu wytrzymałości i nie ma tutaj co zakładać różowych okularów. Musimy o tym wiedzieć wszyscy. To coś rozprzestrzeniło się na 15 innych planet. 15 innych planet, które w tym momencie są tak zainfekowane tą energią, że już gasną. Na Ziemi ta walka jest w tej chwili pół na pół czyli pół Ziemi jest pochłonięte, pół Ziemi się trzyma i walczy. Tak jak można sobie to wyobrazić, jak spalamy karteczkę z życzeniami, i ta karteczka jest biała, i gdy ogień ją pochłania, to z jednej strony zaczyna być czarna, i później ta granica pomiędzy białym a czarnym to jest ten ogień. I tak wygląda w tej chwili Ziemia, tylko nie na takiej zasadzie pół, pół na pół, że jak patrzymy na Ziemię, to widzimy, że pół jest czarna, pół jest biała, bo któreś tam e, szczególne półkula jest na przykład czarna, a któraś jest biała. Nie. To jest bardzo pomieszane na Ziemi. Czyli jest w tej chwili tak, że są na przykład, e, jeżeli patrzymy na ludzi, trzech ludzi czarnych, całkowicie pochłoniętych, zainfekowanych tymi energiami demonicznymi i jedna istota. Świetlista, która jest obok nich. I to czuję każdy z nas, kto ma to światło w sobie: że wszędzie dookoła mamy wrażenie, że z kimkolwiek się spotykamy, że oni nadają na innych falach. Bo wygląda to tak, że wielu z nas jest samotnie na polu walki w danym miejscu. My się wspieramy, łączymy się wzajemnie, my się wspieramy energetycznie. Ale można mieć takie wrażenie, jakby się było w kręgu czarnych istot. I w tym momencie, gdy zaczyna się ta akcja, do której teraz tak wszystkie media namawiają, akcja związana z różowym słoniem, ty wiesz co mam na myśli? Chodzi mi o to, co jest zmienione, ten boski kod jest zmieniony, jest wstrzykiwany do ludzkich organizmów. To jest jak znamie bestii i o tym każdy z nas powinien wiedzieć. Powinien wiedzieć, że mamy w tym momencie to, co jest opisane w apokalipsie św. Jana i to, Poprzez to wstrzyknięcie tego, czyli zmianę boskiego kodu, złamanie wolnej woli człowieka, to jest przyjęcie znamienia bestii. Każdy powinien o tym wiedzieć, dlatego to moje sprawozdanie będzie również na serwisach społecznościowych. Ja staram się mówić tak kodami specjalnie. Bo już wiemy, co w tym momencie się dzieje, prawda, że wszystko, co jest przeciwko, jest um, usunięte, wyłączone. Każdy, kto tego odsłucha, nie może powiedzieć, że nie ostrzegałam przed tym i nie może powiedzieć, że nie wie o co chodzi. Um, każdy powinien mieć szansę, aby o tym wiedzieć, bo. W tej chwili to jest tak, że każdy człowiek, każda istota, która przejdzie na stronę cienia, decyduje o tym, jak losy Ziemi się potoczą. Każda istota, która przejdzie na stronę światła, decyduje o tym, jak losy Ziemi się potoczą. Jeżeli jesteśmy pół na pół w tym momencie, to mamy jeszcze ogromną szansę. I tutaj chciałabym Ci coś przekazać: że Rada Galaktyczna ma plan B. Jeżeli to ciemne i czarne rozprzestrzeni się bardziej, że zostanie nas tego światła około 10% lub mniej, to zostanie wszystko naświetlone. Czyli to jest ten plan B, żeby ratować Ziemię. Zostanie naświetlone wszystko odpowiednią wibracją. I dlatego ym, siły wyższe i bogowie, siły światła dają nam po raz kolejny tą wskazówkę, wysokie wibracje. Bo jeżeli to naświetlenie nastąpi, to pójdzie po wibracji i będzie wymazywało wszystko, co ma niższe wibracje niż to światło, które nadejdzie. I tylko jeżeli mamy wysokie wibracje, a ja wiem, jak trudno jest teraz utrzymać wysokie wibracje, w, w tej chwili, prawda? Jeżeli dookoła wszystko dzieje się to, co się dzieje, ale to jest bardzo ważne i każdy z nas musi o tym wiedzieć, że poprzez wszystkie ceremonie, które Was prowadzą, poprzez wszystkie rytuały dla Matki Ziemi, cały czas podwyższam. Wasze wibracje, wy podwyższacie wasze wibracje. I to jest klucz. Czystość. Tak jak ta istota na początku rytuału dla Matki Ziemi, która się objawiła, która mnie poprowadziła, dała mi wskazówkę na czystość, i również tą wskazówkę otrzymałam od Rady Galaktycznej na samym końcu, zaraz ci o tym powiem. To jest klucz, bo ta czystość gwarantuje nam, że nasze zdolności wyższe, teraz, gdy zaczęła się nowa era, możemy wykorzystać, aby to ciemne i czarne rozbić, usunąć, wymazać i przechylić tą szalę na stronę światła. Czyli to pół na pół przechylić, żeby było tego światła więcej niż tylko pół. To leży w naszych rękach, ale to jest zależne od naszych wibracji. Jeżeli jednak będziemy zbyt słabi, to również nasze wibracje będą decydować o tym, co się stanie. Bo jeżeli nastąpi ten plan B, czyli naświetlenie Ziemi, to zostaną ci, którzy mają odpowiednie wibracje. I to musisz wiedzieć. I to jest opisane w każdej starej księdze, nawet w Biblii jest to napisane: że zostanie 144 tysiące, jeżeli dojdzie do planu B. W tej chwili jednak mamy wszyscy wiarę i nadzieję, że do tego planu B nie dojdzie, że damy radę, że my, ziemianie, jednocząc się z tą świadomością tego, jaka siła jest w nas, damy radę tą czarną masę zahamować. Zablokować to, usunąć to i znów objąć panowanie nad naszą Ziemią, tak jak w każdej złotej erze. Ale musisz wiedzieć jedno, że Rada Galaktyczna ma ten plan B. Czyli Ziemia na pewno zostanie uratowana. I te istoty, które będą miały odpowiednio wysokie wibracje. Dlatego, dbaj o siebie, dbaj o Twoje serce, pracuj z ceremoniami, pracuj z tymi wszystkimi przesłaniami, przekazami, które przez tyle lat przekazuję. Pracuj nad Twoim światłem. Cały czas oczyszczaj. Jak tylko coś negatywnego, strach, niepewność, która jest wszędzie, bo ona jest w tym polu energetycznym Ziemi w tym momencie. Tych wszystkich ludzi, którzy. Biorą w tym wszystkim udział, którzy się boją, którzy mają negatywne wibracje, to wszystko jest wokół i trzeba być bardzo uważnym i bardzo dbać o siebie. Dlatego weź sobie więcej czasu niż zwykle, odpoczywaj, bo jeżeli Twoje ciało jest zmęczone, to szybciej negatywne emocje Cię dosięgną. Jeżeli Czujesz, że ciągle przebywasz z innymi ludźmi i ich aury się mieszają z Twoją, to również bardzo szybko te niskie wibracje mogą cię dosięgnąć. Oczyszczaj się na wszystkie możliwe sposoby, dbaj o siebie, dbaj o Twoją wibrację i przede wszystkim w każdym momencie spokoju wysyłaj pozytywne myśli. Wysyłaj myśli na temat światła, tego, co chcesz tutaj widzieć na Ziemi, tego, jak chcesz, żeby tutaj na Ziemi wyglądało. Bo to jeszcze jest w naszych rękach. No ale przejdźmy dalej do mojego sprawozdania, co wydarzyło się dalej. Czyli to pokazał mi mój przewodnik, i zwróć uwagę na to: zainfekowanych jest piętnaście planet. Ty wiesz, że w tarocie piętnastka to jest diabeł. Tutaj nie ma przypadków. Ziemia jest szesnastą planetą. Szesnastą. Ale na Ziemi jest jeszcze pół na pół, czyli jest tylko infekcja, nazwijmy to tak, ale jeszcze nie jest takie całkowite y, owładnięcie. I dlatego to jest tak ważne, aby każdy z nas, dla kogo w ogóle ważne są losy Ziemi, dla kogo ważne są losy świata i ważne są losy trzech świata, ale również ważna jest własna dusza, żeby dbać o siebie i pozytywnie to wszystko zmieniać. I mieć tą świadomość pół na pół. Więc nawet jeżeli wszędzie dookoła ciebie widzisz czarnych ludzi, czarne istoty, to miej tego świadomość, że każdy pracownik światła, każdy kto stoi po stronie światła, jest otoczony tą czarną masą. Czym jesteś silniejszym wojownikiem światła, tym więcej tych czarnych istot będzie obok ciebie, bo oni wiedzą, jaka jest Twoja siła i jaka jest Twoja moc, dlatego będą próbować Cię zatrzymać. Dlatego, jeżeli w Twoim otoczeniu spotykasz się ze złymi ludźmi, z agresją, z negatywnością, to przyjmuj to jako wyzwanie, bo to oznacza, że masz ogromną siłę. Jeżeli siły mroku tak próbują Cię zablokować, tak próbują Cię zahamować na Twojej drodze. Jeżeli tylko sporadycznie spotykasz negatywne osoby, to ciesz się z tego i korzystaj z tej wolności, i korzystaj z tych możliwości, które Masz w sobie. Zmieniaj ten świat, zmieniaj Twoje życie, ten świat i wszechświat. Kolejna rzecz, która się wydarzyła na rytuale dla Matki Ziemi, po tym, gdy to wszystko zobaczyłam, mój przewodnik, trzymając mnie nadal za rękę, powiedział wytrwałość, wytrzymałość, wytrzymaj, wytrzymaj to, co się dzieje. Ja wiem, że to jest dla mnie ogromne przesłanie, bardzo głębokie przesłanie w związku z moją misją tutaj na Ziemi, tym wszystkim, co ja muszę tutaj wykonać, moja dusza chce tutaj wykonać. I później ta, w tej ostatniej części, rytuał dla Matki Ziemi, znów. Zostałam wysłana na tą Radę Galak Galaktyczną, i tym razem yy, wszyscy, którzy byli na tej Radzie, skierowali swoją uwagę na mnie i otrzymałam coś. Otrzymałam w obie dłonie energię, i gdy spojrzałam, to były dwa ogromne diamenty. Takie dwa ogromne kryształy, mieniące się całym spektrum tęczy. I te kryształy, te diamenty, ja przyjęłam do mojego wnętrza. I to była kolejna wskazówka: diamentowe myśli, diamentowe energie, diamentowe serce, czyste serce, czyste intencje, czystość wewnętrzna, wysoka wibracja jest kluczem dla własnej duszy, dla Twojego życia, dla mojego życia, tutaj na Ziemi, dla Ziemi, świata i wszechświata. I to były wszystkie przesłania. W międzyczasie jeszcze zasiliłam energią wszystkich wojowników światła. Widziałam, że jesteście niektórzy bardzo osłabieni, niektórzy niezwykle w tym momencie waleczni, walczą z tymi istotami demonicznymi, z tymi energiami. Widziałam pracowników światła, którzy systematycznie cały czas wizualizują, cały czas zmieniają, cały czas rozbijają te Tą sieć mroku. Widziałam um, ludzi, których dusze mają bardzo szczególne misje tutaj na Ziemi, między innymi zmianę. Um, teraz nie powiem słowa kluczowego, żeby nie zapisało się to um, wideo, nie przeszło przez jakieś filtry. Chodzi mi o wszystkie komputery, o wszystkie telefony, czyli um, łączą się z tą energią i zmieniają tą wibrację. Widziałam bardzo dużo istot, którzy na co dzień pracują ze zwierzętami, z roślinami, walczą o każdy skrawek natury tutaj na ziemi, każdy z nas jest jeden, jedyny niepowtarzalny, każdy z nas ma swoją misję, każdy z nas ma swoje powołanie, zupełnie inne, zupełnie, dlatego nie można tutaj porównywać, a że wojownicy światła, oni tylko walczą. Każdy z wojowników światła może pochodzić z innej planety, ma inne zadania, ma inny obszar działania. Tak samo każdy z pracowników światła ma inny obszar działania, inne zadania do wykonania. I tutaj każdy jest na wagę złota. Każdy, dlatego się wspieramy wzajemnie. I uwaga, żebyśmy się dobrze rozumieli, tutaj nie chodzi mi o tych, którzy sobie skrzydła przypinają i mówią, że pracują dla światła, a w rzeczywistości pracują dla istot mroku. Ale to każdy z nas poprzez wibracje sprawdzi, poprzez serce, sprawdzi od razu te intencje, sprawdzi od razu, co jest w tym człowieku, co siedzi w tej istocie. Zawsze Twój wewnętrzny głos, Twoje serce powie Ci prawdę. Od razu to odczujesz. I to było wszystko, co wydarzyło się na naszym dzisiejszym rytuale dla Matki Ziemi, Część zwróć uwagę, że bardzo wyjątkowy rytuał, w szczególnym czasie, który pokazuje nam tą rzeczywistość, którą i ja i jestem pewna, że i Ty chcielibyśmy widzieć inaczej, bo ja bym chciała widzieć, że 80% mamy tutaj światła na ziemi, a tylko na przykład 20% jeszcze tego mroku już wszystko zaczyna znikać, albo że 90% mamy światła na Ziemi, jeszcze tylko 10% znika. A my jesteśmy w tym momencie pół na półce, oznacza, że jeszcze ogromna praca przed nami, droga, mnóstwo. Zadań do wykonania i ogromne wyzwania. Dlatego bądź silna, bądź silny, bo walka o Ziemię trwa. Istoty wyższe nas wspierają, bogowie nas wspierają, energia źródła nas wspiera. Mamy ogromne wsparcie również od Rady Galaktycznej, od innych planet, ale bardzo wiele zależy od każdego z nas. Od wolnej woli, od wibracji, od tego wewnętrznego światła i od każdej myśli, którą materializujemy tutaj na Ziemi. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.